Witajcie, z tej strony Darek, gracz Darii Palinowski, a dzisiaj zaprezentuję wam kawałek trybu fabularnego gry Mortal Kombat 10. Nowa produkcja z cyklu wychodzi 14 kwietnia na PlayStation 4, Xbox One i PC-ty. W wakacje jakoś jeszcze nie pogadano bodajże konkretnie który dzień i miesiąc gra wychodzi na PlayStation 3 i Xboxa 360. Ja już rozegrałem dość sporą część trybu fabularnego. Nie będę wam spoilerował początku, puszczę powiedzmy środek. Znaczy, puszczę środek, wiadomo, tam będzie fabularnie też co nieco ujawnione, natomiast na pewno będzie to mniejszy kawałek, aniżeli przy... Jak nie znacie kontekstu, to i tak wiele nie stracicie. Aczkolwiek możecie przewijać i zobaczyć same walki. Od razu mówię, że nie jestem jakimś wielkim wymiataczem w tego typu gry. Ustawiłem sobie średni poziom trudności i czasem jest mi ciężko, więc mogę lamić. Natomiast mam nadzieję, że jako taki kontekst zobaczycie. I am more than capable. And Devora, are you certain she is capable? She will bring the amulet to me. And I'll be waiting for Jackson Briggs. A pleasant surprise. Nothing pleasant about it. Teraz będziemy mieli taki quick time event. Why? Już nie trafiłem. Raiden did his best. He saved Ointment. He murdered me! O, teraz. That isn't true. Dwa. You're not there. He stole everything from me. Trzy. You do not deserve to join us. Ej, po takiej serii zaczyna się właściwie walka. No nie, system gry bardzo podobny, jeśli chodzi o tryb fabularny, do Injustice. Jak mówiłem, lamię. Trzeba też wziąć pod uwagę, że tu jest coś takiego jak handicap, więc raz w zasadzie życielstwo jest kosmicznie trudne, raz idzie nam to bardzo łatwo. Dobra, druga runda wygrana, no i teraz trzeba trzecią wygrać, a to może być najtrudniejsze. System gry nie zmieni się wiele od Mortala 9. Jest wszystko trochę bardziej poprawione, trochę bardziej płynne. Gra stawia dość mocno na takie defensywne aspekty, jak widzicie, dostane w ciry. Czasem ciężko się wydostać z takiego... No i właśnie, przegrałem. No i cóż, trzeba ponowić próbę. Nie, tak jak mówiłem, nie jestem wymiataczem. Co mnie irytuje, to że nie ma takiego płynnego poruszania się do przodu i
i wykonywania ciosów. I to mi zawsze... Tego mi zawsze brakowało w Mortalu. Extreme poprawiony na PS4. No ta grafika jest naprawdę świetna i widać każdy szczegół. Niektórzy mówią, że gra jest dużo bardziej brutalna niż poprzedni Mortal. Według mnie nie ma co przesadzać, choć faktycznie są fatalitki, które wyglądają no, czasem ohydnie. No i koniec. Tym razem się udało bez problemu. Chciałbym pominąć ten filmik, natomiast... nie ma co... Też gram obecnie tryb fabularny, więc chciałbym zobaczyć tę cutscenkę. Fabuła... nie będę zdradzał... jako takiego założenia, natomiast wciąga. Historia jest całkiem okej. Okay. Co prawda mam pewno déjà vu z poprzednimi grami. Natomiast, czyli Injustice i Mortal Kombat 9, natomiast sama tryb fabularny, no jako dodatek powiedzmy do tej właściwej rozgrywki, czyli trybu sieciowego i tam trybu gry w tych wieżach, to jest całkiem okej. Okay. Advise Secretary Blake that Quan Chi is in custody. We'll be moving him to the Supermax facility at Fort Charles within the hour. Yes, ma'am. You two stand guard. Prisoner transfer will be here in 20. Oh, now she trusts me to babysit. Cage, report. We haven't caught up to Devorah. We had her tracked to the Makeba Cliffs, but then her trail went cold. Damn. Jackie thinks Devorah's unique physiology may allow us to pinpoint her location. She's retooling her smart comm to track Devorah's pheromones. On my command only. Wound. Do not kill. We're looking at 2 hours? Sergeant, your team doesn't have 2 hours. We need her found immediately. Sonya! Cassie, I appreciate what you're trying to do, but there isn't time. Bring your team back here. We need to regroup and redeploy. Yes, ma'am. They're doing their best. I know. Widzicie, cutscenki takie fajnie zrealizowane. Ciekawe, mam czasem wrażenie, że grafika w cutscenkach jest gorsza niż w normalnym gameplayu, a to się rzadko zdarza. General. Master Hisashi, I hadn't received word you were coming. I will have Quan Chi. We have things under control. You can... He must die. Raiden needs him. Without Quan Chi, we can't restore Liu Kang and the other Revenants. You'd leave them trapped? Like you were? Only Quan Chi concerns me. Don't do this, Hanzo. I'll put you down. Then we are at an impasse. Sebiru! No i mamy kolejną walkę. Quan Chi is mine. O, to było całkiem efektowne. Grafika jest naprawdę świetna. Trzeba mieć pod uwagę, że to nie jest żaden nowy silnik, to jest Unreal Engine 3 po setnych modyfikacjach i ta grafika przynajmniej tak jak się wygląda na telewizorze naprawdę robi spore wrażenie. Do tego wszystko chodzi płynnie, nic nie zacina. Myślę, że wyciśnięto wszystko co się dało, a patrząc na gameplay na przykład z Tekkena 7, który działa na Unreal Engine 4, według mnie tutaj wszystko lepiej wygląda jednak.
i teraz mamy handicap. Ale może uda mi się uratować tą walkę, by jej nie powtarzać. No, wygrałem. Więc tyle dobrze. I wish you no harm, Jack. Tutaj są raz walki łatwiejsze, raz trudniejsze. To jest tak, że... Znaczy ja mam wrażenie, że to jest tak zrobione, że ustawiasz na sztywny poziom trudności trybu fabularnego, ale jak wygrasz parę walk pod rząd, to ci się ten poziom podnosi. Czasem już jest tak hardkorowo, że no wygrać się nie da. Przynajmniej ktoś z mniejszym skillem nie daje rady, no ja tego skilla nie mam wyrobionego na takiego poziomu. Na takim poziomie. Withdraw. Without Sento, you are vulnerable. Just like old times. Chciałem ja skorzystać z tej skrzyni, ale się nie udało. Oczywiście z beczki. Naprawdę, ten X-ray w nowym Mordaru wyglądają strasznie efekciarsko. Jak ktoś może zwrócić uwagę, w polskiej wersji przetłumaczono to bardzo dosłownie prześwietlenie. Zresztą takich kwiatków polonizacyjnych w Mordaru 10 jest całkiem sporo. Teraz prawdopodobnie dostanę baty. Dobra, 1-1. Mam nadzieję, że... Czasem naprawdę ciężko mi wyczuć moment, kiedy na przykład skończyć obronę, a kiedy wyjść z bloku i zacząć atak. No i przegram to jeszcze, to jest życie. Nie wiem, co się zrobiło. Zrobiło mi się zwarcie na palcie. I to jest też czasem, mam wrażenie, że w Mortalu tutaj jest jakiś problem, że po prostu jak nacisnę parę guzików, to pad warieje i... No nic. Ja myślę, że przegrałem wygraną walkę. Dobra, pierwsza runda wygrana.
No i znowu, tu jest jakieś zwarcie, naprawdę. Nie wiem, naciskam kwadrat i krzyżyk jednocześnie się robi pauza, a nie sądzę, żebym naciskał guzik. Ach, nie udało się, zblokował X-raya. Nadal diabła. No i znowu przegrałem na takiej zasadzie, że w ostatniej chwili. I to jest właśnie to, co mnie denerwuje w dzisiejszych grach, tak? Że gra trochę sztucznie zawyża ten poziom trudności, albo w ostatniej chwili, tak jak w FIFA na przykład, tak? Że przegrywamy czasem w ostatniej chwili, chociaż szturmujemy bramkę przez całe 90 minut, przeciwnik nie ma nic do gadania, a przegrywamy w taki głupi sposób mecz, bo system wyrównuje szanse, no. No, w końcu. Kiepsko poszła mi ta walka, no ale... Only Quan Chi's death will abate my anger. Hanzo, no! You've earned great trust for the Shirai Ryu. Do not squander it. Odpuśćmy sobie już tryb fabularny. Odpuśćmy, powiedzmy, tryb fabularny i przejdźmy do... bo tutaj nie chcę wam za bardzo spoilerować. Pokazałem wam to nieco. Zobaczmy, co jest w menusach, tak? Nie mam gry spiętej z internetem, bo serwery Mortala jeszcze praktycznie nie działają lub w strzępach. Zobaczymy, czy się uda. Chyba nie bardzo. No to tak. Krypta, w której jeszcze nie byłem, więc pierwszy raz ją zwiedzę z wami. Z tego co wiem, to tam są różne rzeczy, które się odblokowuje, raczej jakieś tam grafiki, tego typu sprawy związane z serią Mortal Kombat, ale zaraz zobaczymy, jak jest faktycznie. Krypta, krypta, witaj w krypcie. Możesz tu wydawać żetony, co wiem, aha, na taki tak osób grobowy. Dobra, na cóż mogę wydawać? O, przytulanka. No i mamy na przykład nowe Fatality. Brutality. Realnie każda postać ma kilka efektownych zakończeń. Pokażę wam to zaraz w specjalnym tutorialu. Więc, no jest to parę rzeczy do odblokowania. Ja nie chcę na razie tych żetonów wydawać, więc sobie odpuszczę, ale no, generalnie wszystkie rzeczy w grze odblokowujemy tutaj i za pomocą żetonów zdobytych w grze. Nie wiem, czy jest opcja zakupienia tych żetonów za prawdziwą gotówkę. Wcale bym się nie zdziwił, natomiast tutaj, a przynajmniej może jeszcze nie ma, ale jest duża szansa, że się coś takiego pojawi, więc z krypty wychodzimy. Teraz tak, jeśli chodzi o tryb sieciowy, frakcje, to jest coś jak na przykład w FIFA mamy wspieraj swój zespół. Jest parę frakcji, na przykład dla Sub-Zero, dla Skorpiona i wybierając tą frakcję opowiadamy się po którejś tam stronie, powiedzmy. No i wygrywając kolejne walki dorzucamy punkty do tej frakcji, czyli jakby zwiększamy popularność i rangę tej frakcji w świecie. Czyli tak jak w FIFA na przykład wybieramy Real Madryt, gramy tam mecze i podnosimy rankę tego zespołu w tym rankingu takim światowym, więc to jest całkiem okej. Tutaj natomiast to póki co nie działa. Dla dwóch graczy walki niestandardowe, nie mam drugiego pada, bo mam tego raczej póki co nie mam drugiego pada, zresztą nawet nie miałbym z kim zagrać, więc bez sensu. Ten skupmy się na jednym na jednym graczu. Sprawdzian szczęścia. Fajna sprawa, coś jak też w FIFA podobne, że różne takie, powiedzmy, sytuacje są, w których musimy sobie poradzić.
całkiem okej. Okay. Natomiast ja wam pokażę Training Fatality. To jest chyba nowość w serii, bo tego nie było. Można sobie wyćwiczyć każdą fatalitkę. Ja wam pokażę tak na szybko fatality należące do... A do Jack. Mamy warianty postaci. I przez to mamy umiejętności takie specjalne podczas walki. Na przykład tutaj jest ten rzut, tutaj mamy strzał z wyrzutni. No i tutaj taki napakowany, czyli mamy takie potężne uderzenie w ziemię. Ja sobie wybiorę zapaśnik, w zasadzie wszystko jedno. I tak pokażę fatalitkę i damy Sony przeciwko Blade. Sony Blade. To są póki co wszystkie plansze. Ja wezmę jakąś jasną, by to było fajnie widać. Co jest w tutorialu fajne, że wszystko jest sensownie objaśnione, czyli kliknij tu, zrób tu. Żeby wykonać fatalitkę, pokazane jest nawet, w której przestrzeni masz stać, żeby ją dobrze zrobić. Więc można to fajnie potrenować, a przy okazji zobaczyć łatwo można zrobić każdą tą fatalitkę i zobaczyć, jak ona wygląda. Tak. Prawo, lewo, dół, trójkąt. No i jedziemy. Mówiłem coś, że gra jest od 18 lat, jeżeli nie, no to mam nadzieję, że się domyśliliście. Wybiorę jeszcze jednego bohatera. To było całkiem okej. Okay. Natomiast Milena. To też może być ciekawe. Ona się nie potyczkuje. Z tego co pamiętam, miała fajną fatalitkę. Fatalitki miała fajne w Mortalu 9. Dół, lewo, dół, lewo, krzyżyk. O, nie wyszło. O. Ostro. Coś podobnego zrobiła w twoje fabularne, ale to tam nie będę spoilerował. Znaczy nie tyle ona, jej zrobiono. O. To taki mały spoiler, zresztą ten kawałek kampanii, który pokazałem, to też taki powiedzmy spoiler, że nie wiadomo do końca o co chodzi, więc może nawet się zainteresujecie bardziej niż zniechęcicie. Pokażę jeszcze wieżę tradycyjną, jedną walkę wykonamy w tej wieży. Klasyczna, 10 przeciwników. Zawalczymy sobie Sub-Zero. Ja już może nie będę sobie, nie będę się kompromitował, więc dam sobie na łatwy. Znaczy przypuszczam, że ta wieża i tak leci coraz wyżej, więc jakbym dał średni, to tutaj też bym nie miał większych problemów, to tak, by to zrobić. Natomiast na potrzeby materiału wideo, to może pozostanę na poziomie łatwym. Sub-Zero, let's talk. You need weapons to talk. They go with the outfit. Round one, fight! Co jest takim aspektem... To jest poziom, który był wyświetlany w pierwszym gameplay trailerze. W zasadzie wtedy okazało się, że to jest render. Zrobił na mnie mega wrażenie ten poziom i wtedy ten poziom grafiki. Rewelacyjna płynność przechodzenia od jednego ciosu do drugiego. A potem pokazano rzeczywisty gameplay, no już nie było tak super. Myślałem, że ten poziom łatwy to będzie ciutkę większym wyzwaniem, co się okazuje. O, patrzcie, nawet mi robi. Nie wiem, jaki on ma fatalitkę, więc tutaj jest system ruchów.
kończący cios, brutality, dół, prawo, trójkąt plus R2. Nie wiem, nie wyszło. Sub-Zero wins. O, jaki brak konsekwencji. Nie można było tego przetłumaczyć, no ale... Ale prześwitanie mogli. Więc... Przypuszczam, że to jest w jakiejś formie grafiki. No i to tyle, jeśli chodzi o gameplay z Mortal Kombat 10. Gra wychodzi we wtorek. Pewnie u nas niedługo pojawi się recenzja tytułu. Ja mam nadzieję, że nie grałem tak źle, jak mogłoby... Nie było tak źle z moim graniem, jakby mogło być. No, ciężko się skupić na nagrywaniu i na graniu w tego typu tytuł, to jedno. No, a z drugiej strony też brakuje mi tak wysoko rozwiniętych umiejętności. Natomiast te najbardziej istotne rzeczy pokazałem. Z tego co przejrzałem tak już prywatnie sobie, to jest tutaj naprawdę sporo rzeczy do odblokowania i do pogrania, więc... Paręnaście, kilka, może nawet więcej godzin zabawy, jeżeli weźmiemy pod uwagę sieć na Steka. Więc dziękuję za spędzenie tego czasu ze mną i do usłyszenia w recenzji Mortal Kombat 10. Bye bye i widzimy się na Grasz24.pl.